Trzeci Festiwal Polskiej Kultury Polskie Kwiaty z Wiegielszczyzny odbył się w Nowogrodzie Wołyńskim. Jego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia Juliana Lublińskiego. Festiwal odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy i za współfinansowania Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Pomysł przeprowadzenia festiwalu należy założycielce stowarzyszenia pani Jadwidze Jakubowskiej. Jej nadgrobek przed początkiem przedsięwzięcia odwiedziły wnuczka zmarłej pani Wiktoria Szewczenko, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego i organizacji społecznej Związek Polskiej Szlachty na Żytomierszczyźnie. Festiwal Polskie Kwiaty z Wiegielszczyzny przyciąga uwagę społeczności i zbiera pełną salę widzów. Festiwal wznosi różnorodność w nasze życie kulturalne, bo miasto jest dosyć małe i coś takiego odbywa się bardzo rzadko. Można wzbogacić się duchownie i poznać wiele nowego. Dziękujemy Wam wszystkim, że przybyliście, aby ponownie spotkać się wspólnie w miłej atmosferze braterstwa i jedności. Pośród gości specjalnych festiwalu byli wojskowi 30. Zmechanizowanej Brygady, która znajduje się w Nowogrodzie Wołyńskim. Uczestników i gości festiwalu powitali konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy pani Urszula Filipkowska i zastępca burmistrza pani Oksana Gwozdenko. W naszym mieście odbywa się znakowa podia. W naszym mieście odbywa się znakowe wydarzenie, trzeci Festiwal Kultury Polskiej, który daje możliwość zanurzyć się w aktywne życie Polonii Nowogrodowo-Łyńskiego. Program koncertu został przygotowany pedagogami i wychowankami Szkoły Sztuk Pięknych Nowogrodowo-Łyńskiego i Polskiej Szkoły imienia Lublińskiego. Te dwa zakłady edukacyjne są stałymi partnerami festiwalu. Nieżałe serdecznie troski, za trudy, siocze, nagrady. Biel śniegu i żar czerwieni, i orły, dumne, bez losu. To wieczne symbole tej ziemi, najbliższe sercu. Uczy kochać to, co swojskie, to, co święte, to, co polskie. Na odczynie dziadwa szkolna chce, by Polska była wolna. Więc raczniemy na Polaku spod białego orwa znaku. W organizacji Festiwalu Polskie Kwiaty z Wiegielszczyzny również wziął udział wolontariusz z Polski Hubert Jakub Kampa. Ja jestem ikonografem, czyli piszę ikony i byłem zapraszany na plenery międzynarodowe w Ukrainie, na takie spotkania różnych ikonografów. I kiedyś taki plener zorganizowałem razem z ojcem Siergiejem Dmitriewem w Kijowie po Majdanie. Prace z tego pleneru, ikony, zostały przekazane do Polski jako podziękowanie za leczenie chorych w szpitalach polskich. Rzeczy, które przywieziono ze wschodu. I podczas tego pleneru ja zobaczyłem dziwne rzeczy, jakie mnie dosyć zwrócili, rzeczy, jakie były właśnie przywezione ze wschodu. I tam leżała otwarta Biblia i hełm żołnierza. Na Biblii były palce odbite od żołnierza, który umierał. Na Biblii były odbitki palców wojskowego, jaki umierał. Ja w nocy nie mogłem spać i namalowałem taką małą ikonę. W nocy nie mógł spać i namalował niewielką ikonę. Bo zobaczyłem, że w tej Biblii było otwarte na tekście, gdzie Chrystus przychodzi do uczniów po jeziorze, je ciemno, i mówi do nich: nie bójcie się. I promawiają do nich: nie bójcie się. Ja namalował taką małą ikonę nie bójcie się, która została tak nazwana. Ja wtedy namalował niewielką ikonę, jaką nazwał nie bójcie się. Na drugi dzień rano ojciec Siergiej zdecydował, że zabiera mnie na wschód Ukrainy. Na drugi dzień w rancie ojciec Siergiej Dmitriew wyrzeszył, że bierze mnie z sobą na wschód Ukrainy, na Wieliu.
I ja tak nic nie wiedziałem o wojnie, nie wiedziałem, co tam się dzieje. Tak jak byłem, tak pojechałem z tą jedną małą ikoną do żołnierzy. Ja nie znam, co takie wojna, ja nie rozumiem, co tam odbywa i z tej maleńką ikoną, jaką namalował, ja pojechał na schód. Mi było bardzo niezręcznie, że mam tylko ikony. Було мені дуже незручно, що я мав тільки ікону для військових. Там вtedy треба було pieniędzy, там треба було jedzenia, там треба було wszystko, to był początek wojny. A ja z taką małą ikonką, nie? A ja z taką maleńką ikoną. I trafiłem do 30. brygady, do 1. batalionu, gdzie wtedy kierował tym batalionem Siergiej Sobko. I ja popadł do 30-tki, do 1. batalionu, jakim wtedy kierował Siergiej Sobko. I tą ikonę przywiozłem w takim trudnym momencie. I tę ikonę przywiózł ja w dużo ciężki moment. Bo okazało się, że godzinę zanim przyjechałem, zginął jeden żołnierz, a drugi był w takim szoku totalnym. I cały batalion był bardzo nerwowy. Batalion tą ikonę przyjął jako swoją i ona do dzisiaj jest na wschodzie. Batalion przyjął tę ikonę jak swoją, ona do tego czasu jest na wschodzie Ukrainy. A ja wtedy zobaczyłem, że trzeba pomóc. Cała sala klaskała na stojąco podczas wykonania pieśni poświęconej obrońcom Ukrainy, uczestnikom działań wojskowych na wschodzie. Najmłodsi uczestnicy festiwalu to wychowankowie Świetlicy Ziarenko przy kościele Podwyższenie Krzyża Świętego. Dla nas to jest bardzo ważny festiwal, ponieważ tu my możemy przez tańce, przez piosenki, przez wiersze razem uczyć się języka polskiego, pokazać tą kulturę dla innych ludzi innej narodowości. Dla dzieci to jest taka nauka języka polskiego przez zabawę. I każdy, kto dzisiaj mamy takie trudne czasy na Ukrainie, kiedy my możemy przyjść i na chwilę po prostu rozluźnić się sobie i potrwać w takiej atmosferze braterstwa i jedności.